Cześć, kusy, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj w tym odcinku przedstawię wam informacje o wszystkich obecnie regionalnych Pokémonach w Pokémon Go. Jest tego sporo, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. Przedstawię też inne sposoby, jak można zdobyć regionalne Pokémony, jeśli na przykład nie chcecie lub nie możecie podróżować. Zapraszam do oglądania. Będę się posiłkował taką oto infografiką i będziemy lecieć w kolejności, słuchajcie, od tych pierwszych, najstarszych Pokémonów regionalnych do najnowszych, obecnych. Także pierwsza generacja Pokémonów regionalnych: Farfetch'd, Japonia, Południowa Korea, Tajwan, Hong Kong. Tutaj są zaznaczone też częściowo Chiny, ale w Chinach nie można grać w Pokémon Go. Kangaskhan, Australia oraz Papua Nowa Gwinea. Co ciekawe, wydaje mi się, że ta Papua Nowa Gwinea to jest terytorium administrowane przez Australię i dlatego jakby zalicza się do tego. Mr. Mime, nasz ulubiony regionalny Pokémon, Europa, Islandia i Turcja. Co ciekawe, nie wiem czemu tak jest powiedziane, skoro Islandia jest w Europie. Turcja, no niektórzy mówią, że jest, niektórzy, że nie jest, bo właściwie granica Europy przebiega przez terytorium Turcji. Tauros, USA oraz Południowa Kanada. Może poczekać na event, ponieważ te Pokémony Farfetch'd, Kangaskhan, Mr. Mime i Tauros, one były wszystkie w jajkach 7-kilometrowych i w zeszłym roku, i 2 lata temu były eventy właśnie, gdzie można było te regionalne poksy z pierwszej generacji wykluć z jajek. Teraz przechodzimy do generacji drugiej, Heracross, Centralna Ameryka, Południowa Ameryka, czyli to gdzieś tam się zaczyna na granicy z Meksykiem, ale stan Floryda jeszcze się łapie w Stanach Zjednoczonych na Heracrossa. Ja osobiście łapałem Heracrossy 2 razy, raz w Brazylii, są z tego filmy, 2 raz łapałem je w Peru. Fajny Pokémon w ogóle, Heracross, bardzo go lubię. Corsola to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ Corsola jest na wybrzeżach oceanicznych od 26 stopnia szerokości północnej do 31 stopnia szerokości południowej. Czemu akurat tak? Ponieważ Corsola symbolizuje rafę koralową, która właśnie w takich szerokościach geograficznych występuje. Kolejny regionalny Pokémon, teraz już generacja trzecia. Torkoal, centralny, południowy i południowa wschodnia Azja. Czyli od Dubaju, bo w Dubaju też jest, słyszałem od kilku osób, które były w Dubaju, że tam też można złapać, przez Indie, Iran, gdzie podejrzewam się nie wybieracie, Afganistan też podejrzewam, że tam się nie wybieracie, szczerze mówiąc, ale na przykład Malezja też się łapie na to, Indonezja niestety nie, ale Malezja, ja osobiście byłem w Malezji łapać Torkoale. Tropius, Afryka i Bliski Wschód. Co ciekawe, na takiej najbardziej południowej części Europy również można się na niego załapać, czego tutaj nie napisano, ponieważ w bardzo południowej Hiszpanii, gdzieś tam w okolicach Grenady oraz w bardzo południowej części Turcji i najbardziej południowej części Grecji, czyli na wyspie Krecie, również można załapać się na tego Pokemona tropikalnego, który teoretycznie powinien być tylko na Bliskim Wschodzie i Afryce. Także Izrael też się łapie, Egipt, oczywiście cała Afryka to jest miejsce, gdzie można złapać sobie Tropiusa. Także można zrobić na przykład fajną wycieczkę po Sigleafa, o którym będzie zaraz, i przy okazji złapać i Tropiusa, i Sigleafa, bo one gdzieś tam momentami się pokrywają. Teraz Pokemon, który moim zdaniem ma najtrudniejszy, jakby najmniejszy obszar występowania na dziko, jest to Relicanth. On występuje wyłącznie na Nowej Zelandii, tu jest powiedziane Nowa Zelandia, ale z doświadczenia, może nie tyle z doświadczenia, co z czytania Reddita, wiem również, że Nowa Kaledonia oraz chyba wyspy Fidżi też łapią się na ten zasięg występowania Relicantha, natomiast szczerze mówiąc, dla nas to są antypody. Nie byłem nigdy w Australii ani w Nowej Zelandii, prawdopodobnie nigdy się nie wybiorę, no bo to jest po prostu dla mnie za daleko. Natomiast ja już 2-krotnie miałem okazję łapać Relicantha, na przykład na Safari Zone na Tajwanie. Jeśli ktoś z was nie ma Relicantha, to nie musicie lecieć tak naprawdę do Nowej Zelandii, ponieważ będzie on do złapania w Liverpoolu na Safari Zone już w kwietniu tego roku, w tym brytyjskim mieście odbędzie się event, gdzie będzie można właśnie zdobyć naprawdę napęczki tego Relicantha, także nie martwcie się. I to jest właśnie jeden ze sposobów, o których również wam chciałem powiedzieć, jak można zdobyć regionalne Pokémony. Nie trzeba zawsze podróżować w te miejsca, gdzie one są. Tak naprawdę wystarczy uczęszczać na eventy typu Safari Zone oraz GoFest. Tak naprawdę myślę, że tylko na te europejskie, prędzej czy później do Europy w ten czy inny sposób zawitają. Myślę, że wszystkie regionalne Pokémony po kolei na różnych Safari Zonach, na różnych GoFestach. Jeśli ktoś rzeczywiście będzie miał w sobie tyle motywacji, żeby odwiedzać wszystkie te miejsca, wszystkie te eventy, no to myślę, że w końcu złapię je wszystkie. Oczywiście jeszcze inna możliwość zdobycia sobie regionalnych Pokémonów to są wymiany. I tak naprawdę najłatwiej takie wymiany za regionalne Pokémony jest zrobić również na GoFeście, który w zeszłym roku był w Dortmundzie. W tym roku jeszcze nie wiemy, gdzie będzie, prawdopodobnie też w Niemczech. Tam są takie karteczki, które można chodzić z takimi tabliczkami, którego Pokémona dasz, a którego chcesz w zamian. Możesz dać nawet jakiegoś, nie wiem, Shiny Mewtwo, a ktoś ci da w zamian regionalnego Pokémona. I to jest w sumie najłatwiejszy, najlepszy sposób na zdobycie regionalnego Pokémona, po prostu poprzez trady właśnie na tego typu międzynarodowym evencie, Safari Zone czy GoFest. Ale wracając do naszej listy regionalnych Pokémonów, Pachirisu to też jest mega ciężki Pokémon do zdobycia, ale zdobyłem go w jego oryginalnym regionie występowania, Rosja i Kanada.
Natomiast to nie jest cała Kanada, to jest tylko ta najbardziej północna część Kanady, czyli na przykład Toronto, Montreal, tam nie ma tego Pokemona. Tak naprawdę jedyne duże miasto, gdzie właśnie łapie się w tym pasie, gdzie występuje Pachirisu w Kanadzie, to jest Edmonton i właśnie tam byłem łapać tego Poxa. Można próbować w Rosji, ale nie wiem, czy chciałbym jechać do Rosji na Pokemony. Jekaterinburg to jest miasto w Rosji, gdzie występuje właśnie Pachirisu, z tego co wiem. Teraz już przechodzimy do nieco nowszych Pokemonów regionalnych. Mr. Mime Junior, on się pokrywa z Mr. Mime'em, z tym, że wykluwa się z jajek. Teraz tak, Chatot, południowa półkula, czyli wszystko, co jest na południe od równika. Tak jak widzicie, ten równik tutaj gdzieś przebiega przez Ekwador, Gwineę równikową i gdzieś tam przez Malezję. Co ciekawe, nazwa kraju Ekwador właśnie wzięła się od Equator, czy właściwie pewnie z hiszpańskiego bardziej Ekwador, czyli właśnie równik, a nazwa kraju Gwinea równikowa również wzięła się oczywiście od równika. Ach, te oczywiste ciekawostki. Kushiego. To była słaba ciekawostka, ale okej. Okay. Kolejny regionalny Pokémon, Carnivine. I on był na szczęście w Dortmundzie w zeszłym roku jako specjalny Pokémon na GoFestie, ale oprócz tego zazwyczaj występuje tylko w południowo-wschodnich Stanach Stanów Zjednoczonych, Floryda, Virginia, te regiony. Ja tam byłem właśnie na Florydzie po niego. Tak naprawdę jadąc do Stanów Zjednoczonych na Florydę, można złapać najwięcej Pokemonów regionalnych naraz. Wydaje mi się, że chyba 4 albo 5 Pokemonów regionalnych naraz można złapać, robiąc sobie jedną wycieczkę na Florydę. Także jak kiedyś będziecie chcieli gdzieś polecieć po jakieś regionalne Pokemony, no to Floryda wydaje się dobrym kierunkiem. I oczywiście jak ktoś wyjeżdża do takiego kraju jak Stany Zjednoczone, to niestety kosztem są hotele. Za hotele dużo się płaci w tym kraju, ale można skorzystać z Airbnb. Zostałem w opisie mojego linka, gdzie dostaniecie 126 zł zniżki na wypożyczenie Airbnb, czyli takiego apartamentu, który jest dużo, dużo tańszy niż hotel. Kolejny Pokemon, Maractus. I ten mnie trochę wkurzył, bo został dodany, jak już miałem zaplanowany ten mój kolejny wyjazd, bo będę leciał do Stanów, zrobię taki trip Nowy Jork, Filadelfia, Washington DC, taki jest mój plan, przynajmniej wstępnie. Natomiast już po tym, jak zaplanowałem tę podróż i kupiłem bilety, to Diantic dodał informację, że na Florydzie znowu można złapać nowego regionalnego Poxa. Kolejny regionalny Pokémon, który jest na Florydzie, o tym właśnie mówię. Ale on jest też w całej południowej Ameryce, także jeszcze będzie dużo okazji. To jest ciekawy Pokémon, Seedleaf, słuchajcie. Seedleaf tak mi się spodobał, to jest od teraz mój ulubiony regionalny Pokémon, ale akurat nie teraz po niego lecę, tylko nie wiem, może pod koniec roku jakoś. Grecja, południowa Albania, zachodnia Turcja, Egipt, Izrael. Same ciekawe takie fajne kraje, bardzo powiedzmy orientalne, ale blisko Polski, także naprawdę loty do Grecji na przykład z Polski można kupić za 100 zł, jak się dobrze znajdzie okazję, także to jest super przygoda i mi się to podoba, że to jest takie dostępne i bliskie dla Polaków. Nie wiem, w które miejsce z tych miejsc chciałbym pojechać, bo wszystkie te kraje brzmią świetnie, ale to można sobie fajnie połączyć, tak jak mówiłem wcześniej, z Tropiusem, co nie? Jedziesz do Grecji, od razu Tropius, od razu Seedleaf, jeśli to by była na przykład Kreta. Dwa Pokémon regionalne za jednym zamachem, szybki wypad, tanie bilety gdzieś tam na promocji i żyć nie umierać. Teraz takie pary Pokémonów, których jest zatrważająco dużo. Volbeat i Lumizę. Widzicie dokładnie na mapce, jak ta granica przebiega. Nie będę tego komentował. Tak samo Zangus, Sewiper, natomiast one się już zmieniały w przeszłości. Możliwe, że jeszcze będą się zmieniać. To samo dotyczy również Solrocka i Lunatona. One również zmieniały się w przeszłości. Też pewnie kiedyś będą się zmieniać, także ja bym nawet tego nie liczył jako takie regionalne Pokémony. Ja bym to nazwał migrującymi Pokémonami może, czy coś takiego. Są też warianty kolorystyczne, na przykład Shellos ma różny kolor w zależności, czy jesteś na wschód, czy na zachód od południka zerowego. To samo jest z Basculinem, też jest inny kolor. Natomiast nowe regionalne Pokémony, Froh i Soak. U nas jest Soak, w Ameryce i Afryce jest Froh. I teraz będąc w Stanach, właśnie będę miał okazję złapać Froha. A generalnie chciałem wstępnie pojechać, jak planowałem tę podróż, to miałem zdobyć swojego ostatniego regionalnego Pokémona, którego jeszcze wtedy mi brakowało, jak planowałem to bodajże w styczniu, czy trochę wcześniej nawet. I miał to być Panpur i głównie po niego lecę do tych Stanów. Bo jak widzicie, cały kontynent Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej to jest właśnie niebieska małpka Panpur. Mam już oczywiście czerwoną małpkę z Europy, no bo wszyscy ją mamy. Mam Pan Sage'a z Azji, no bo byłem w Kambodży po niego i został mi ten nieszczęsny niebieski Panpur, także głównie po niego lecę i głównie jego będę łapał, czy to sobie, czy to patronom. Oprócz tego mamy jeszcze podział na Duranta i Hitmora, także właściwie Hitmora też mogę złapać w tej Ameryce. W sumie trzy regionalne Pokémony będę łapał w Stanach. W piątej genie jest jakoś strasznie dużo regionalnych Pokémonów, powiem wam. A to jeszcze nie koniec, bo wydaje mi się, nie chcę tutaj, wiecie, mówić, że to jest na pewno, ale wydaje mi się, że jeszcze będzie więcej wprowadzonych regionalnych Pokémonów w kolejnych falach z piątej generacji, także wydaje mi się, że ta piąta gena będzie największą
generacją pod względem właśnie regionalnych Pokémonów w historii tej gry. Już jest właściwie, już jest. Na koniec jeszcze jako ciekawostka, Azelf, Mesprit i Uxie dalej są regionalnymi Pokémonami, dalej można je teoretycznie złapać na dziko. Szansa na to wynosi około 1 do miliona, według anegdotycznych opowieści graczy. Teoretycznie jest to możliwe, w praktyce nigdy ci się nie przytrafi. Tak wyglądają obecnie wszystkie regionalne Pokémony w Pokémon GO. Piszcie, czy które z nich macie, czy po której z nich się wybieracie, czy lecicie na przykład do Liverpoolu, próbować zdobyć właśnie relikanty, albo czy wybierać się na przykład na wakacje do Grecji po Tropiusa i Sigleafa. Ja powtórzę jeszcze raz, że będę wybierał się na początku marca do Ameryki, Nowy Jork, Filadelfia, Washington DC, Frow, Hitmore, Panpur. Te trzy regionalne Pokémony dla mnie i dla patronów. Patronite.pl, ukośnik Kushi. Pamiętajcie, łapce w górze, subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémon GO i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, cześć.